Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, Czesi Czemzonosz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z warszawskiej średnicy 2050. Tym razem znajdujemy się na stacji Warszawa Gdańska, ponieważ ona będzie tutaj pełnić dosyć kluczową funkcję podczas przebudowy linii średnicowej i jej przebudowa dobiegła końca. Tak? Cały czas nie mamy peronu pierwszego na tej stacji, ale chyba tego się nie doczekamy niestety. Mniejsza z tym, przechodzimy do tego, co jest zawsze na początku tych odcinków, czyli do połączenia z Jakubem, z Sykutem. Halo, halo. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Ostatnio została otworzona kładka, która umożliwia przejście z pociągu na przystanki tramwajowe i autobusowe. Jak widzicie, została zamontowana tutaj antypoślizgowa nawierzchnia. I jak widzicie, na stacji panuje naprawdę duży ruch. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie tak jak usłyszeliście od Sykuta, jest tutaj dosyć ciekawa podłoga. Faktycznie się zdziwiłem, to już z komentarzy wcześniej słyszałem, że jest taka, że się po niej nie da ślizgać. I faktycznie tak jest mniej więcej. Jak to będziecie ją teraz pooglądać z paru nastu, dobrze mi się wydaje, ujęć ze środka. No i więc że się wam tutaj trochę pogadam, jak to mniej więcej wygląda. To tak, wy sobie oglądajcie spokojnie ujęcia ze środka. Z góry, z drona to będziecie mogli sobie zobaczyć już na sam koniec mniej więcej, więc trochę zdjęć ze środka. Mamy jedną kładkę, którą teraz widzicie. To jest kładka na wiadukt kolejowy, w sensie na wiadukt tutaj ulicy i most z dojściem do przystanków tramwajowych po tej stronie. I ten wiadukt oceniam, iż jest całkiem dobry i przydatny, bo faktycznie do przystanków tramwajowych i autobusowych na wiadukcie, w tym rejonie, który, wiadukt, który jest bezpośrednio nad torowiskiem kolejowym w tym rejonie od Warszawy Gdańskiej, jest potrzebny, bo to dosyć dużo upraszcza i przyspiesza dojście faktycznie w tym rejonie do tego. To jest wiadukt ulicy Władysława Andersa, generała oczywiście, i faktycznie to jest dosyć dobre podejście, żeby tutaj ten wiadukt był. Nie jest on niezbędny, ale się na pewno przyda. Nie wiem, ile osób faktycznie skorzysta z tych wind, bo na wiadukcie też są windy, ale żeby skorzystać z tych wind, z kolejnych wind i jeszcze z wind, to ja już bym naprawdę chyba wolał pójść jakoś inaczej, na okrągło. Bo na dworcu gdańskim to jeżeli byśmy się poruszali faktycznie z wózkiem inwalidzkim i mieli gdziekolwiek dotrzeć, to tam jest zbyt dużo różnic poziomowych i po prostu zbyt duża ilość wind do przejechania paru metrów. Niestety, tam tego jest naprawdę dużo. Chociaż w sumie na centralnym to nie jest lepiej. No ale tak czy siak, mniej więcej tak to wygląda. Co do tej kładki i co wam tu mogę powiedzieć. No jest ładnie wykonana, bardzo mi się podoba jak się jest w środku. Z zewnątrz wygląda jakby takie te ściany były dosyć ładnie umalowane na biało. Jak się jest w środku, to wygląda to jeszcze lepiej. Wchodzimy i po prostu odczuwamy tak jakbyśmy byli z taką przyciemnioną szybą, a to faktycznie nie jest szyba, tylko po prostu tak pocięte metale, jeśli dobrze mi się kojarzy. No i to dosyć ładnie wygląda, bym powiedział. Także tak, to jest na plus. Dalej, dachy są na terenie całej kładki, więc można spokojnie chodzić w deszczu. I też już widziałem, że kładka pełni funkcję siedziska, ponieważ na peronach jest trochę ławek, jednakże niewystarczająca ilość z tego, co widziałem. I część osób po prostu siada na schodach od tych kładek i sobie tam siedzi i czeka na pociągi. Jest tak wygodne to do siedzenia, że naprawdę nie ma co się przyczepiać, po prostu ten materiał, dzięki któremu się właściwie nie da przesuwać na tej kładce, co się jest dobry na lód, jest też bardzo dobry do siedzenia. To akurat mogę potwierdzić. I jest bardzo miło, że te daszki, które są, to są też na terenie całych schodów.
i to jest dosyć niezłe. Niestety graficiarze już byli, o tym muszę powiedzieć niestety. Na jednej i drugiej kładce już się znajdują i w środku, i na zewnątrz graffiti, to bardzo duży minus. Szkoda, że niestety takie osoby też żyją i mieszkają w Warszawie. Także tak to też niestety wygląda, na szczęście na przykład w metrze tego zbytnio nie ma. Raz tam się trafiło na Młynowie, to szybka była akcja. I w sumie nie wiem, jak się to skończyło, bo o tym później też było dosyć cicho i nic nie mówili. No ale niestety takie osoby też się zdarzają na takich nowych nawet obiektach, jak te kładki, które pewnie mają około teraz tygodnia, jak ten odcinek się pojawia, lub prawie już dwóch. No mniej więcej jakoś tak to wygląda czasowo, no i one ładnie się prezentują ogólnie. Są dobrze oznakowane, zarówno jedna, jak i druga kładka. Można spokojnie tutaj po nich chodzić i trafić na odpowiednie perony. Chociaż od razu mówię wam, przejdźmy sobie do drugiej kładki, wygląda według mnie bardziej oszałamiająco, jeżeli chodzi o zejście na peron trzeci. Ponieważ jak się jest na górze, to jest takie wielkie, szerokie, jakby się tam schodziło, nie wiadomo, na jakieś lotnisko Chopina czy coś. Po prostu jest takie wielkie zejście na peron. Po prostu tam się kręci w kółko, bo było mniej trochę miejsca. I też jest miło, że tam jak się faktycznie wychodzi z tej kładki, to są daszki połączone bezpośrednio z daszkami, na których się siedzi na peronie. I to jest dosyć ciekawe podejście, bym powiedział. Widziałem to podczas już budowy, że będzie tutaj łączenie tych daszków z tą kładką. I to trochę wygląda podobnie jak na Warszawie Zachodniej teraz, gdzie jest łączenie tych wielkich dachów z tymi małymi daszkami. Ale wygląda to w praktyce o wiele lepiej, bym powiedział, niż myślałem. Także tutaj się trochę schodzi, tam na okrągło się chodzi, żeby faktycznie zejść. Ale też te kładki nie są jakoś strasznie męczące, chyba że się zalicza wszystkie schody jak ja. I można spokojnie z nich korzystać, tam się robi zazwyczaj jedno kółeczko i drugie kółeczko i jest się już na górze. Ale też są windy, wszystkie prawie windy działają, o tym powie więcej Sykut w ciekawostce. Ale z tego co widziałem, z którymi ja jeździłem po tej drugiej kładce, czyli tutaj od strony Arkadii, strony zachodniej Warszawy Gdańskiej, wszystkie windy, z tego co pamiętam, działały i mogłem się nimi przejechać, bo akurat sobie zwiedzałem też przy okazji, oglądałem jak windy wyglądają. Windy są z tego roku, co ciekawe, czyli 2021 rok. I to też duży plus, bym powiedział, jeżeli chodzi o prestiż stacji. Bardzo dobrze, że tutaj jest wyjście w kierunku Arkadii, bo w tym rejonie nie było w ogóle żadnego przejścia dla pieszych, dla mieszkańców tam dalszej części, na przykład jakbyś tutaj przechodził na drugą stronę, czyli Żoliborza. I to na duży plus dla nich, bo dzięki temu mogą szybko dojść do Arkadii z pobliskich bloków. To akurat jest dosyć dobre podejście i powinno być coraz więcej takich kładek właśnie bezpośrednio przez miejsca, gdzie kolej dzieli, a nie łączy. I takich miejsc w Warszawie jest bardzo dużo. Na przykład tutaj Warszawa Torugówek po części spełnia pozytywną tutaj rolę. Co prawda po drugiej stronie są tam ogródki działkowe, no ale to też jako taki plus. A Warszawa Torugówek też się niedługo pojawi w film. Ale wracając do Warszawy Gdańskiej, tak jak powiedziałem, skończyła się budowa kładki, została otwarta jak zawsze z jakimś opóźnieniem. Nie mamy peronu pierwszego cały czas i raczej nie powstanie w najbliższym czasie. Do peronu pierwszego jest dociągnięte wyjście podziemne nawet, ale jest aktualnie nieużywane i najprawdopodobniej w najbliższym czasie nie zostanie używane. Byłoby dobrze, żeby jeszcze przed przebudową linii średnicowej ten peron powstał, albo podczas zamknięcia Warszawy Wschodniej, podczas jej przebudowy powstało to, bo to bardzo by pomogło w tym rejonie na komunikację jakąkolwiek. Wiadomo, że ten peron pierwszy jest peronem końcowym i nie da się dalej już pojechać pociągiem, jeżeli by powstał, co nie zmienia faktu, że akurat to by się naprawdę w tym rejonie dosyć mocno przydało. No i tak, po drugiej stronie tam, tak jak mówiłem, przy Arkadii powstają nowe też osiedla i one będą miały dobrą skomunikowaną komunikację bezpośrednio do Warszawy Gdańskiej. I to też jest na plus. No i na drugą stronę, czyli od Żoliborza pobliskie domki i osiedla mają teraz też dobrze, lepsze dojście. Windy działają, to mówiłem, oznakowanie jest dobre na górze, nawet jeszcze są tam tabliczki i będą, się są tablice takie i będzie można przyczepić też papierowe rozkłady. I na to czekam, jeszcze tego nie było, jak bym ostatnio, może się już pojawiły i to też dobrze, że papierowe też się będą pojawiać, bo wiecie, papier nie zawodzi, nie ma prądu, to będzie. Ale na przykład po jednej i drugiej stronie z kładek są miejsca do zostawienia swoich rowerów. Niestety nie ma tam też elektronicznych tablic, za ile przyjedzie i odjedzie. No cóż, nie wszystko trzeba mieć po każdej stronie. Z minusów, które powstały, w sensie nie powstały właściwie, to jest wielki pas zieleni obok peronu drugiego. Ja wiem, że tam w teorii powstanie może kiedyś peron pierwszy. Ale ile będziemy na niego czekać?
moglibyście już tam zrobić jakąś chodnik. Nawet zwykły chodnik. Tam od tej rejonu ulicy Kłopot. Bezpośrednio do głównej części Warszawy Gdańskiej, nawet do dworca, jakbyście zrobili zwykły chodnik, to by dużo dało. A tam jest jedynie tylko trawka. I jeszcze później przy Warszawie Gdańskiej jest płot, żeby nikt nie przechodził. Ten taki dosyć wysoki płot, więc przez niego się nie przejdzie. Normalnie, jakoś tak z bagażem czy czymkolwiek. I to jest bardzo duży problem. Według mnie to powinno powstać. Powinien tu jakiś powstać chodnik. Ewentualnie ta ulica powinna zostać wydłużona. Niestety ani jedno, ani drugie nie ma. I w najbliższym czasie się chyba nie pojawi. No i co? I będziemy czekać. Mam nadzieję, że to się szybko zmieni. I że szybko będziemy mogli normalnie korzystać z tych kładek. Co się z tego przejścia w tym rejonie. Bo aktualnie najszybciej z tej strony, żeby dojść na przykład do głównej części dworca, to trzeba iść... wchodzić kładką na górę, wchodzić na peron drugi i później schodzić przejściem podziemnym i dopiero do dworca. A tak by normalnie można było przejść bezpośrednio bokiem, obok wszystkich peronów. Także taki mały mankamencik, jaki zauważyłem tutaj obok. No i tak, na koniec, jak zawsze, musi być ciekawostka od Cykuta. Widzowie, z racji tego, że ta inwestycja została niedawno otworzona, sprawdzamy, czy windy działają. Zobaczmy, pierwsza winda, którą będziemy testować. Klikam. O, nie wiem, czy coś się dzieje. Jest to i w połowie, chyba nie działa. Nie działa. Pierwsza winda nie działa. Trzeba to zgłosić, trzeba o tym powiedzieć. Pierwsza winda nie działa. Idziemy dalej. Zobaczymy, czy winda numer na naszym wykonaniu tutaj 2 działa, czyli główna. Zobaczymy, czy działa. Chodźcie, zobaczmy. Winda numer 2. Klikamy. Działa, perfekcyjnie. Nie będziemy wchodzić, bo została nam jeszcze jedna winda do sprawdzenia. Zapraszam za mną. Idziemy, kolejna winda. Winda na peron numer 2. Działa. Także chyba sobie zjedziemy i w windzie się pożegnam z wami. Jeżeli materiał wam się podobał, to Avizo wam powie, co macie zrobić. Do zobaczenia. Jakub Sykut. No i dokładnie takie ciekawostki, jak windy działają. Z Sykutem nie byliśmy po drugiej stronie, ale po drugiej stronie, z tego co pamiętam, wszystkie windy już działają. Także tak to wygląda. Z czego od razu mówię, ta druga winda nie była jeszcze po prostu włączona, ona nie była zepsuta, która nie działała, bo była widać ją na półpiętrze, czyli po prostu jeszcze może nie została w pełni podłączona do sieci. To tyle z tego materiału. Warszawa Gdańska zakończyła się jej przebudowa, przynajmniej na ten okres. Jak będzie coś ponownie się tutaj działo, pojawimy się z kolejnym materiałem. Jeśli ten film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro ponownie będzie średnica 2050. Ale stacja, której się nie spodziewacie, zupełnie w tej stacji, w sensie nie stacja w sumie, a przystanek kolejowy, ale przystanek kolejowy, którego się w ogóle nie spodziewacie w tej serii. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!